Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Nazywam się Marcin Hagmajer. Rozpoczynam nowy cykl, nowy kurs Najnowsza historia Polski, analiza cybernetyczna. Kurs ten będzie obejmował okres od 1943 roku aż po najnowsze dzieje, po rok 2020, dlatego że ze sterowniczego punktu widzenia to, co miało miejsce w roku 1943, ma swoje odzwierciedlenie sterownicze także w najnowszych dziejach Polski. Będę starał się to w poszczególnych cyklach wyjaśniać Państwu. Dziś zajmę się pierwszym etapem tego cyklu. To będzie etap obejmujący lata 1943-1956, a mianowicie od powstania stalinizmu aż po październik 1956 roku. Rozpocznę od roku 1943. Dlaczego ten rok jest niezwykle istotny? Dlatego, że z punktu widzenia geopolitycznego miały miejsce wówczas wydarzenia, które zadecydowały o losach świata, w tym o losach Polski. Otóż w tymże roku, w roku 43, pod koniec tego roku, miały miejsce wydarzenia oto takie, że była konferencja w Teheranie, która zdecydowała o podziale świata de jure między trzech zwycięzców, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Związek Radziecki, ale de facto między dwóch, między Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. W tymże roku ma miejsce katastrofa w Gibraltarze, która ma wpływ na stosunki między rządem londyńskim a Związkiem Radzieckim. I w tymże samym roku powstają w Związku Radzieckim struktury pierwszej Armii Wojska Polskiego, Związek Patriotów Polski. I będę dzisiaj właśnie mówił, począwszy od sytuacji w Związku Radzieckim, która miała miejsce w roku 43, jakie to miało przełożenie na sytuację dla Polski i dla Polaków. Otóż 1 marca 1943 roku powstaje Związek Patriotów Polskich. Jest to struktura, co ciekawe, złożona z różnych środowisk, dlatego że byli działacze KPP, ale byli też działacze ludowi i narodowi, a nawet katolicy, tacy jak brat Wincentego Witosa, Andrzej Witos, a także działacz Stronnictwa Narodowego we Lwowie, Zdzisław Sztal. Natomiast była to struktura całkowicie kontrolowana przez tajną organizację działającą przy WKPB, przypomnę skrót, Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia Bolszewików, zwaną Centralne Biuro Komunistów Polski, ale nie polskich, tylko Polski. Co ciekawe, podobną strukturę w roku 1944 powołały środowiska syjonistyczne, Centralny Komitet Żydów w Polsce, i również nie polskich, tylko w Polsce, działających w Polsce, gdzie przewodniczącym od 1946 roku był Adolf Berman, natomiast Centralnego Biura Komunistów Polski Jakub Berman, jego brat. To nie jest przypadek, proszę Państwa, dlatego że to pokazuje, że mamy do czynienia z kombinacją operacyjną, której celem jest przesterowywanie ruchu robotniczego przez strukturę, jak to określił generał Zygmunt Berling w liście do Stalina, który niedawno w prasie narodowej można było czytać, jest w internecie dostępny, strukturą sekciarską, charakterystyczną dla cywilizacji sakralnej. Wprawdzie w tym czasie powstaje pierwsza Armia Wojska Polskiego i pierwsza Dywizja Wojska Polskiego imienia Tadeusza Kościuszki, ale odbywa się to wyłącznie za wolą Stalina. Natomiast
Pierwszy przewodniczący CBKP, Alfred Lampe, zdecydowanie optuje za tym, żeby polscy żołnierze byli w strukturach Armii Czerwonej i optuje za 17 Republiką, czemu sprzeciwia się zdecydowanie generał Berling. I ten konflikt między generałem Berlingiem a CBKP także przedostaje się do okupowanej Polski. Tak zwani krajowcy z PPR-u, z Gomułką i z Pychalskim oraz AL-owcy są przeciwni przejmowaniu struktur przez CBKP. No i mamy tu do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją. Otóż, proszę Państwa, na Lubelszczyźnie niejaki wysłannik Centralnego Biura Komunistów Polski, Leon Kasman, domaga się całkowitego podporządkowania struktur Armii Ludowej i KRN-u pod CBKP. Natomiast generał, ówczesny, jeszcze nie generał, Mieczysław Moczar, który współpracuje, przypominam, z Armią Krajową i z batalionami chłopskimi, jest temu przeciwny. I w tym momencie następuje próba likwidacji Moczara przez Kasmana, nieudana, dlatego że jeszcze CBKP-owcy nie opanowali struktur operacyjnych AL-u i PPR-u. Następuje to w późniejszym czasie przez tak zwane grupy operacyjne, które nazywają się Polskim Sztabem Partyzanckim. One były zrzucane przez wojska, dywizje desantowe Armii Radzieckiej i miały za zadanie podporządkować sobie struktury AL-u, likwidować struktury AK, BH i zwłaszcza NSZ-u, no i likwidować lub aresztować nieprzychylnych sobie działaczy PPR-u. Ciekawa sytuacja ma miejsce w roku 1944, mianowicie 22 lipca, gdy powoływany jest PKWN, to Władysław Gomułka i krajowcy nic o manifestie nie wiedzą. Manifest został napisany w biurze CBKP i w momencie, jak Gomułka dowiaduje się o manifestie lipcowym, on już jest rozklejany na ulicach Chełma Lubelskiego i samego Lublina. Czyli mamy do czynienia z polityką faktów dokonanych. Było to możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że w strukturze CBKP dominowali endodynamicy, którzy potrafili manipulować z jednej strony otoczeniem, ale zachowywać ważne informacje tylko dla siebie. Po drugiej stronie już mamy do czynienia z egzostatykami, statykami, dlatego łatwiej było nimi manipulować i stawiać ich pod polityką faktów dokonanych. Natomiast cofając się jeszcze do roku 1943, to jest bardzo istotne z punktu widzenia tego, co powiedziałem między konfliktem, jeśli chodzi o konflikt między CBKP a krajowcami, ma miejsce dziwna katastrofa w Gibraltarze. 4 lipca, śmierć generała Sikorskiego. Sikorski, będący realistą politycznym i geopolitycznym, widząc, co się dzieje, dążył do porozumienia aparatu rządu londyńskiego i Polskiego Państwa Podziemnego z aparatem PPR. Chodziło o doprowadzenie do takiej sytuacji, która miała miejsce mniej więcej później w Jugosławii, żeby ten nowy system, nawet jeśli będzie to system zarządzany przez partie robotnicze i lewicowe, był kontrolowany przez dwójkę. Dlatego, że no, delegatura rządu na kraj oraz wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej były w stanie przesterowywać działaczy robotniczych w kierunku działań na rzecz polskich, a niekoniecznie podporządkowywania ich interesom CBKP. I w momencie, kiedy następuje śmierć Sikorskiego, to geopolitycznie było to na rękę trzem mocarstwom. Wbrew pozorom, jednym z tych trzech mocarstw nie była Moskwa, nie był Związek Radziecki, a były to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i III Rzesza Niemiecka. O ile Stany Zjednoczone w tamtym czasie nie dysponowały siatką i wywiadem z prawdziwego zdarzenia w Europie,
Natomiast ponieważ od roku mniej więcej 1941 działalności Churchilla, który przesterowywał Wielką Brytanię z systemu autonomicznego w system samosterowny podległy Stanom Zjednoczonym, posługiwali się siatką wywiadu brytyjskiego, który dążył do tego, żeby właśnie nie doszło do porozumienia między rządem londyńskim a PPR-em i działał na rzecz CBKP. Przypominam, że szefem NKWD, całego ministerstwa wówczas w Związku Radzieckim był niejaki Ławrenti Beria. Ławrenti Beria, który w okresie swojego procesu w 1953 został oskarżony, co się później potwierdziło, przyznał się nawet wcześniej, to było wiadome, przed rokiem 1953, że był działaczem Mussawatu. Co to był Mussawat? Mussawat to była tajna organizacja działająca na Kaukazie, której celem było przyłączenie roponośnych terenów Kaukazu do Imperium Brytyjskiego. I jeżeli to sobie tutaj, te fakty sobie złożymy, że interes brytyjski był sprzeczny z interesem rządu londyńskiego i celem Brytyjczyków podporządkowanych już Amerykanom było całkowite oddanie Polski pod tu zarząd Moskwy, a tak naprawdę Centralnego Biura Komunistów Polski, to widzimy, że w interesie Brytyjczyków, ja nie rozstrzygam, czy ta katastrofa była zamachem, ale w interesie Brytyjczyków była niewątpliwie śmierć Sikorskiego i nad systemem brytyjskim, jakim były Stany Zjednoczone. Natomiast operacyjnie trzeba pamiętać, że szef Sonderkommando 4AS w Warszawie, niejaki Alfred Spilker, miał swoje przemożne wpływy w CBKP. Wielu badaczy twierdzi, że Jakub Berman, faktyczny szef CBKP, mógł być agentem wpływu Spilkera w CBKP. I to by się zgadzało z tym, że do roku 1943 nie doszło do formalnego porozumienia między PPR-em, KRN-em, a podziemiem niepodległościowym, gdyż agentury Gestapo, agentury RSH, mówiąc precyzyjnie, robiły wszystko, żeby do tego porozumienia nie doszło, dlatego że oznaczałoby to namierzenie wpływów niemieckich, do czego nie mogły dopuścić, prawda? I w tymże roku 1943 mamy już sytuację geopolityczną jasną. Przypomnę tutaj parametry sterowania międzynarodowego. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej w roku 1943 miały niecałe 40% sterowania międzynarodowego, ale Anglia powiązana z nimi miała już 16,8%. Co daje ponad połowę sterowania międzynarodowego na świecie. Związek Radziecki miał w tym czasie ponad 6%. W 1945 było to 40,8% sterowania międzynarodowego Stanów Zjednoczonych przy 16% Anglii, formalnie Wielkiej Brytanii, ale no wiadomo, że organizatorem był tam Londyn, czyli Anglia, i Związek Radziecki miał 6,5%. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że Anglia była całkowicie już podporządkowana Stanom Zjednoczonym, no to rozstrzygnięcie było oczywiste. I w interesie Stanów Zjednoczonych było podzielenie się światem ze Związkiem Radzieckim przy jednoczesnym podporządkowywaniu i likwidowaniu byłych imperiów kolonialnych europejskich, to znaczy Anglii i Francji. Anglię sobie podporządkowano poprzez działalność Churchilla, natomiast Francję rozparcelowywano w czasach późniejszych, a do tego przyczyniły się również Niemcy, które ją okupowały, więc tutaj sprawa była również rozstrzygnięta, ponieważ był to system, Francja była systemem samosterownym, nie mogła autonomicznie działać. I w tymże roku 1943 następuje właśnie Teheran i sprawa jest rozstrzygnięta. Przechodząc do roku 1944, mamy do czynienia już z procesem stalinizacji aparatu państwowego nowej Polski.
I co jest istotne ze sterowniczego punktu widzenia? Resorty gospodarcze, zwłaszcza handel zagraniczny, jest niemal całkowicie w rękach żydowskich, o czym pisał generał Berling do Stalina, mówiąc, że Żydzi i Żydówki pchali się na wszelkie stanowiska niezależnie od kwalifikacji. Niestety generał Berling w tym liście pokazuje, że był bardzo dobrze przeszkolony ze sztuki operacyjnej i z psychologii, natomiast nie miał pojęcia o geopolityce i strategii, bo gdyby miał owe pojęcie, to by nie liczył na zmiękczenie Stalina, któremu było na rękę właśnie podporządkowanie Polski przez właśnie grupy CBKP, które będą wiernie wykonywały jego polecenia jako przedstawiciela cywilizacji turańskiej. Formalnie szefem MBP w tym czasie był Radkiewicz, natomiast faktycznie jego zastępca Romkowski oddziaływał tutaj sterowniczo na wszelkie decyzje. To pokazywało mafijny charakter struktury CBKP, która formalnie się nie uaktywniała, natomiast faktycznie oddziaływała na wszelkie resorty i to miało bardzo głębokie skutki decyzyjne. Dopiero objęcie władzy przez generała, przez marszałka Konstantego Rokossowskiego w roku 1949 kosztem człowieka CBKP Karola Świerczewskiego spowodowało, że przynajmniej wojsko było poza kontrolą CBKP-owców, ale tylko struktury siłowe, te militarne czysto. Natomiast prokuratura, sądownictwo i służby specjalne, informacja wojskowa były całkowicie podporządkowane, jak to mawiał generał Berling, sekcie z CBKP, czyli frakcji żydowskiej. I w tym czasie ma miejsce bardzo ciekawa oto kombinacja operacyjna. W roku 1945 następuje proces 16. Czemu przeciwny jest Władysław Gomułka, który twierdzi, że jeżeli przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego coś złego zrobili, to powinni być tu na miejscu, a nie w Moskwie sądzeni. Natomiast w interesie CBKP-owców było właśnie aresztowanie i wysyłanie ich do Moskwy, ponieważ pozbywali się groźnych konkurentów, którzy mogli porozumieć się z Gomułką jeszcze i tu nie niwelować ich poczynania. No i oczywiście dalej ma miejsce walka z podziemiem reakcyjnym. Przypominamy, że w tym czasie podziemie niepodległościowe, jak to się teraz mówi, było pozbawione wyższych dowódców i nie miało ani programu, ani strategii działania, więc widać z punktu widzenia strategii, sztuki operacyjnej oraz i przede wszystkim ideologii, że jego działanie było generowaniem mocy jałowej. Natomiast było na rękę niewątpliwie Bermanowcom, dlatego że dawało im argument, asumpt do panoszenia się i pokazania Stalinowi, że tylko my zdecydowanymi tu działaniami możemy, a nie chwiejny Gomułka czy Moczar, możemy twoją wolę, towarzyszu Stalin, wykonać. No i oczywiście do 1947 roku faktycznie to podziemie zostało spacyfikowane. No i po tym, że w 1947 roku następuje dalsza walka, tym razem właśnie z odchyleniem prawicowo-nacjonalistycznym w ramach i w łonie partii. Co ciekawe, dlatego powiedziałem o kombinacji operacyjnej, wiązało się to z operacją Splinter Factor. Operacja Splinter Factor, która właśnie w tymże czasie została uruchomiona, miała na celu wprowadzenie agentur amerykańskich i przy okazji agentury Gehlena, późniejsze BND, do aparatów państw socjalistycznych, w tym wypadku skupmy się na aparacie Polski Ludowej, w miejsce właśnie działaczy o przekonaniach narodowych. To ułatwiało właśnie instalowanie CBKP już w całości życia publicznego Polski Ludowej. Ma miejsce stalinizacja życia publicznego. Edukacja, nauka, kultura, sztuka jest całkowicie podporządkowywana pod funkcjonariuszy CBKP. Słynna akcja N, o której mówił wielokrotnie docent Kosecki, zniszczenie edukacji i nauki polegała na tym, że niszczono
wszystko to w edukacji i nauce, co było istotne ze sterowniczego punktu widzenia. Niszczono logikę i zastępowano naukę propagandą, czyli po prostu pojęcia zastępowano stereotypami, co jest charakterystyczne dla sakralizmu, dla cywilizacji żydowskiej. Tak zwana halacha jest nieodłączną cechą cywilizacji żydowskiej, kultury chazarskiej również w ramach tej cywilizacji żydowskiej i w zasadzie mieszanki żydowsko-turańskiej, bo tak trzeba określić kulturę chazarską. Wprowadzenie utopii leninowsko-stalinowskiej również było charakterystyczne dla sakralizmu, dlatego że Żydzi uznawali Marksa i Lenina za nowych rabinów, dzięki którym mogą objąć władzę. Było to właśnie nie naukowe, a właśnie bardziej religijne podejście do nauki. Więc tym bardziej trzeba było zniszczyć naukę w Polsce, która oparta była na normach poznawczych. Dalej ma miejsce walka z Kościołem, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to wspomnę tutaj o takiej oto ciekawostce, że wielu profesorów dawało się przekonywać do tej akcji N, którzy wcześniej nie robili przed wojną takich karier, aby mieli wybitne osiągnięcia. No i przez to, że byli egzodynamikami, przede wszystkim w większości byli egzostatykami i statykami, dali się kupować stanowiskami, możliwością robienia kariery przez endostatyków i endodynamików z CBKP, dzięki czemu obejmowali kadry na uczelniach, ale już według instruktażu akcji N, to znaczy niszczenia nauki, zastępowania jej propagandą. To też trzeba tutaj wspomnieć. Dalej ma miejsce walka z Kościołem. Proszę zwrócić uwagę, że aresztowanie prymasa Wyszyńskiego nastąpiło 3 lata po podpisaniu umowy państwo-Kościół, gdzie Kościół zgadzał się na wiele punktów dla siebie niekorzystnych, a mimo wszystko trwał w uporze, że należy współpracować z państwem, dzięki czemu jest szansa, że programowanie etyczne narodu będzie dalej w rękach Kościoła. No i aresztowanie prymasa Wyszyńskiego i proces biskupa Kaczmarka ma miejsce, co ciekawe, po śmierci Stalina, a nie w trakcie jego życia, co pokazuje, że CBKP stalinist traktowało jako, w procesie sterowania, co jest istotne, jako metodę, a nie jako cel. Celem była właśnie syjonizacja życia publicznego w Polsce i tak naprawdę po śmierci Stalina rozgorzała walka z Kościołem, dlatego że wtedy oni poczuli, że nie mają nad sobą tak zwanego bata informacyjnego i energomaterialnego również, który mógłby ich blokować, bo przypominam, Stalin był przeciwny aresztowaniu prymasa Wyszyńskiego, uznał, że to może spowodować przekroczenie reaktywności u społeczeństwa, u narodu polskiego, co de facto się stało, ale dopiero później, w roku 56. Natomiast używane zarzuty wobec biskupów, wobec prymasa Wyszyńskiego były charakterystyczne dla norm cywilizacji żydowskiej. Sięgano po fałszywych świadków, zmyślano zarzuty. Przypomina to pierwsze wieki prześladowania chrześcijan przez faryzeuszy. Są to te podobne metody. Wracając jeszcze do stalinizacji aparatu Polski Ludowej, to też trzeba przypomnieć, że sprawy zagraniczne również były podporządkowane CBKP-owcom, co pokazuje, że bardzo zależało im na kontaktach również z krajami tak zwanymi kapitalistycznymi, jak to się w propagandzie używało ówczesnej. No to pokazywało właśnie ich dążenie do kontaktu z ich organizatorem zewnętrznym, którym były tutaj
służby brytyjskie początkowo, zwłaszcza oddziaływujące przez Ławrentia Berię. I dzięki czemu, dzięki takiej kombinacji operacyjnej i strategicznemu porozumieniu i poziomowi sterowania międzynarodowego ówczesnemu, no mogli do tego 56 roku uznawać się za grupę zarządzającą, trzymającą władzę, jak to się dzisiaj mówi, a tak naprawdę za kastę rządzącą de facto, dlatego że system, który zaimplikowali Polakom, był charakterystyczny dla kasty. To znaczy swoich uczono tych lepszych przedwojennych metod, wysyłano ich często za granicę na studia, natomiast tu miejscowym Polakom zaaplikowano taką edukację charakterystyczną właśnie dla cywilizacji gromadnościowych, dlatego że no, takimi cywilizacjami, stadem łatwo jest oczywiście manipulować i sobie go podporządkowywać. Niszczono wszystko to, co było charakterystyczne dla cywilizacji łacińskiej, ten indywidualizm przede wszystkim, normy poznawcze i normy etyczne, więc uderzono i w naukę, czyli w normy poznawcze, i w etykę, czyli w kościół, programowanie etyczne. Tylko że zrobiono to w pierwszym okresie, czyli w okresie do 56 roku, w sposób turański, co spowodowało no, przekroczenie reaktywności u społeczeństwa. W późniejszych latach, po 56 roku, już zrobiono to w sposób o wiele bardziej przemyślany, w sensie kombinacji operacyjnej i informacyjnie. Natomiast uderzono to w sposób turański, brutalny, co spowodowało nieskuteczność tych działań na dłuższą metę. Dlatego że stereotyp męczennika w narodzie polskim był bardzo silny, no i biskup Kaczmarek i prymas Wyszyński i inni prześladowani w tym czasie zostali uznani za męczenników, co spowodowało jednoznaczne tutaj zwiększenie popularności kościoła oraz spadek zaufania do władz, co było jednoznaczne z przygotowaniem do odwilży, której oni się nie spodziewali w tamtym czasie. Natomiast ich organizatorzy zewnętrzni już tak. I jeżeli mamy rok 1953, to nie sposób nie przejść do roku 54, jako następnego mamy referat Chruszczowa. Referat Chruszczowa potępia stalinizm, kult jednostki charakterystyczny dla cywilizacji turańskiej. W tym czasie jeszcze w Polsce w Związku Radzieckim jest proces Berii, czyli organizatora zewnętrznego CBKP-owców. Natomiast w roku 54, jak wspomniałem, mamy referat Chruszczowa, który powoduje, że CBKP-owcy tracą grunt i zaczynają próbować organizować się na rok 50. jak się okaże, szósty, czyli przygotowywać grunt pod przedstawienie siebie jako nie sprawców, a jako ofiary. Zaraz o tym powiem. Natomiast wracając jeszcze do referatu Chruszczowa. Referat Chruszczowa jednoznacznie nie tylko potępił kult jednostki, ale potępił działalność takich właśnie funkcjonariuszy jak Beria. Co pokazało, że Bermanowcy nie mogą czuć się bezkarnie. Przypominam, że w tym czasie Władysław Gomułka po wstępnym wyroku śmierci zamienionym na więzienie siedzi w więzieniu. Działacze tego narodowego tak zwanego skrzydła w ramach PZPR-u, czyli natolińczycy, w tym czasie coraz odważniej, choćby przez takich działaczy jak Kłosiewicz, domagają się wypuszczenia Gomułki. To oznacza, że puławianie, jak to się mówi o CBKP-owcach, przypominam, że to ta nazwa wzięła się z ulicy Puławskiej w Warszawie, gdzie to grono kierownicze spotykało się w prywatnym mieszkaniu jednego z działaczy, stąd nazwa puławianie, nie od miasta Puławy bynajmniej. Stwierdzili, że powinni
przejść do nowej roli, roli odnowicieli systemu. I w tym właśnie czasie, w roku 55, powołana jest nowa organizacja, nowa siła formalnie, wydawałoby się opozycyjna, Klub Krzywego Koła w roku 55, ale powołany jest on przez Krwawą Lunę tak zwaną, czyli Julię Brystygierową z odpowiedniego departamentu w MBP. I dzięki temu, że mieli media, przede wszystkim propagandę, naukę w tamtym czasie, byli w stanie przekonać wielu niezorientowanych Polaków, przede wszystkim egzodynamików, egzostatyków o pochodzeniu fornalsko-porobszczańskim, że to oni są tymi ofiarami i teraz przechodzą do działań opozycyjnych, popierają tutaj grupy opozycyjne, jak wspomniany Klub Krzywego Koła, a całe odium stalinizmu spada na Tolińczyków, tych, którzy domagali się przede wszystkim uwolnienia Gomułki i odejścia od stalinizmu. To było tylko możliwe dlatego, że nie doszło do publikacji tego referatu Chruszczowa w Polsce, dlatego że publikatory były w rękach właśnie Puławian, CBKP-owców. I w roku 56, na początku tego roku, w kwietniu 56, na plenum KC odwołano faktycznego szefa CBKP i człowieka, który rządził kulturą, bezpieczeństwem, nauką, de facto, chociaż nie de jure, Jakuba Bermana, poświęcono go, chociaż dalej rządził z tylnego siedzenia, ale w tym czasie wybuchają zamieszki i wybuchają one w Poznaniu. To jest bardzo ciekawa sprawa. Dlaczego w Poznaniu, a nie w innych miastach? Otóż Poznań składa się z kadry partyjnej i przede wszystkim tych oddziałów powiatowych, terenowych i wojewódzkich bezpieczeństwa złożonej z akowców, to znaczy tych działaczy podziemia w okresie okupacji, którzy współpracowali z Armią Czerwoną w wyzwalaniu Poznania w tak zwanej bitwie o Poznań, która miała miejsce między styczniem a lutym 45. I tak bohatersko się bili, że władze radzieckie zaufały im i powierzyły im budowanie aparatu na tamtym terenie. Zresztą Poznań w tamtym okresie był taką oazą wolności, liberalizmu w pozytywnym tego słowa znaczeniu w tamtym okresie, nocy stalinowskiej. I właśnie tam Puławianie zrobili prowokację, kombinację operacyjną, której celem było właśnie skompromitowanie tamtejszego aparatu, który się już nie podniósł, ponieważ użył siły, żeby zdławić bunt robotniczy. Wywindowano sztucznie podwyżki po porozumieniu, które podpisano kilka dni wcześniej ze strajkującymi robotnikami, czyli złamano postanowienia. I ten aparat został skompromitowany. I przez ten czas, między czerwcem a październikiem 56 roku, poprzez między innymi działania Klubu Krzywego Koła, Puławianie przedstawiali się jako ofiary, nie jako sprawcy, mając naukę, właśnie propagandę w swoich rękach, a na Tolińczyków jako sprawców przedstawiono, przez to przy wypuszczeniu Gomułki prymasa Wyszyńskiego, proszę zwrócić uwagę, pierwszą ofiarą czystek był marszałek Konstanty Rokossowski, który przecież na plenum, 8 plenum KC w lipcu 1956 roku uznał, że czas przywrócić godność narodową Polaków. I wtedy Tatarkówna Majkowska, ówczesna szefowa KWPZPR w Łodzi, powiedziała: jak chcecie mieć wojnę, to będziecie ją mieli. Ale to nie Tatarkówna Majkowska, a właśnie marszałek Konstanty Rokossowski został uznany za sprawcę zbrodni stalinowskich i musiał opuścić Polskę. Przekonano niestety Gomułkę do tego typu
No, brał udział w tej prowokacji, co tu dużo mówić, dlatego że niestety przez swoją żonę Zofię Gomułkową, która była bliższa CBKP-owcom, choćby ze względu na swoje pochodzenie, przekonano go, że marszałek Rokossowski jest radzieckim, a nie polskim oficerem i brał udział w sowietyzacji Polski, a nie oni, którzy go więzili, torturowali, skazali nawet w pewnym momencie na śmierć. Tak samo zmarginalizowano wszystkich działaczy natolińczyków z Zenonem Nowakiem na czele i no, dalej marginalizowano generała Berlinga, który do PZPR-u dopiero zapisał się, przypominam, w roku 65. W tamtym czasie był marginalizowany i nie dopuszczono go do żadnych stanowisk wojskowych, tym bardziej państwowych i partyjnych. I tak oto, proszę Państwa, miała miejsce ta sytuacja, te sprawy przedstawiłem w geopolitycznym, cywilizacyjnym i przede wszystkim cybernetycznym tle. Przede wszystkim to wszystko było możliwe, reasumując, dzięki temu, że Stany Zjednoczone, zarządzane przez finansjere z Wall Street, były żywotnie zainteresowane tym, żeby szowiniści żydowscy z CBKP przejęli władzę. Stany Zjednoczone, które miały 40% sterowania międzynarodowego, prawie 41% w 1945 i plus podporządkowana im Wielka Brytania, to już jest prawie 57% sterowania międzynarodowego, były w stanie przekonać Stalina, aby nie aparat Armii Krajowej plus krajowcy z PPR-u, jak Gomułka, Spychalski czy Moczar, przejęli władzę, a właśnie CBKP-owcy, dzięki czemu miało miejsce budowanie systemu dynamicznego, ekstensywnego, o dominujących motywacjach ideologicznych i witalnych, z tym, że motywacje witalne były budowane poprzez cywilizację turańską, ale jako metoda, a celem był właśnie było stworzenie cywilizacji żydowskiej poprzez, przypomnę, najpierw likwidację porozumienia Sikorski, Gomułka, Berling, później poprzez podporządkowanie sobie AL-u i PPR-u, później poprzez walkę z podziemiem, aresztowanie 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, następnie przez likwidację tak zwanej Spychalszczyzny i Gomułkowszczyzny i walkę z odchyleniem prawicowo-nacjonalistycznym, przejęcie nauki, edukacji, kultury i sztuki, zniszczenie norm poznawczych i zniszczenie norm etycznych, a przynajmniej ich próba, poprzez walkę z Kościołem. I tak oto powstała nowa, ale nie elita, a grupa decydentów. Decydenci mają to do siebie, że tym się różnią od elity, że elita ma charakterystyczne dla siebie normy poznawcze, że bada rzeczywistość, natomiast decydenci działają charakterystycznie dla cywilizacji sakralnej, żydowskiej w tym wypadku, że swoje funkcjonowanie, działalność podporządkowują z góry założonej tezie. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy. Przekazuję również liczne gratulacje, które do nas napłynęły różnymi kanałami, również za pośrednictwem naszego czatu. Zapraszamy Państwa teraz na kilkuminutową przerwę i za kilka minut spotykamy się w sesji pytań i odpowiedzi do niniejszego wykładu. Widzimy się za chwilę. Zapraszamy.